Halo, 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 dzień dobry bardzo, z tej strony Jacobs, a to pierwszy odcinek nowej serii Quantum Blade with Fire and Sword, czyli Ogniem i Mieczem, gry inspirowanej powieścią Henryka Sienkiewicza, czyli oczywiście powieści o tej samym tytule, Ogniem i Mieczem, gra jest Paradoxu i drugiej firmy, która dodatek, znaczy jest firmy Paradox Interactive i drugiej firmy, która niestety na chwilę nie pamiętam nazwy. Teleworld, coś takiego. No, tak czy siak, przynajmniej nie jakaś bardzo znana chyba ta firma nie jest, przynajmniej nimi. Dlaczego brałem ten dodatek, a nie jakiś inny, na przykład nie Kingów, czy Nick Wars, czyli Wojny Napoleońskie? No, dlatego, że po prostu ten dodatek umożliwia dołączenie do Armii Rzeczpospolitej Polskiej w czasach, kiedy była jeszcze potężna, jeszcze była, znaczy duża, nie była potężna, ale była duża. Potęga właśnie Polski słabła, ponieważ szlachta coraz bardziej się kłóciła i zaczęli nas szarpać sąsiedzi, czyli Rosjanie oraz wojska zaporowskie, które niby były tereny należały do Polski, ale tam byli kozacy, którzy nie do końca się zgadzali ze wszystkim, dlatego no... Tak wyszło, jak wyszło i Polsce zabrali Smoleńsk podczas tej wojny, ale my oczywiście do tego postaramy się nie dopuścić, więc rozpoczynamy nową grę. Weźmiemy oczywiście poziom średni, jesteśmy mężczyzną, sposób realistyczny, imię. Oczywiście będzie to mój nick, siła, weźmiemy pierwsze punkty, weźmiemy w siłę 2 i 2 w inteligencję. Weźmiemy tak, potężny cios, bo mi się przyda. Posługiwanie się tarczą na razie chyba nie. Strzelanie z konia. Fuck, swalnęłem w komputer. Strzelanie z konia, tak, plądrowanie, tak, szkolenie. Też weźmiemy. Wyszukiwanie drogi, nie. Pierwsza pomoc na razie nie. Weźmy jeszcze żelazną skórę z 2 poziomy, żeby nas nie zastrzelili. Wszystko wybieramy w broń palną, ponieważ jest. I jedna dłoń jednoręczną. I może weźmy na przykład atletyka, żeby szybko biegać na piechotę. Nie jesteśmy gotowi. Teraz dostosujmy swój wygląd. Zmieńmy troszkę twarz. Zmieńmy kolor włosów. Na przykład... Na jaką twarz? A, wygląda spoko. Trochę ci rozjaśnimy te włosy. Będziesz... Tak ją być. Broda. Byśmy modną brodę na chwilę obecną, czyli... tak zwanego drwala. Tam może być. Włosy jakieś takie normalne. To są jakieś ciekawsze. O, takie nawet też modne. Tu mi się wyglądu nie chce zmieniać, bo aż tak ambitny to nie jest. Okej, okay, gotowe. Zobaczmy, co się dzieje. Podczas swojej tułaczki trafiasz do małej kozackiej wioski na skraju puszczy. Gdy mijamy tą wioskę, przeraża nas strzał z pistoletów. Dobra, pierwsza misja, podejść do płotu i uderzyć go ze wszystkich stron naszą szpadą. Dziab i dziab. Jeszcze coś? Dobra, pięknie, pięknie poszło. Dobrze, przejdźmy teraz do defensywy. Obroną steruje się prawym przyciskiem myszy, czyli bez zmian. I mamy go pokonać, czyli tradycji stało się zadość. Hop i jep. O nie. Pierwszy raz się dałem uderzyć, ja przechodziłem też konie. Setki razy, a pierwszy raz się udało mi się im nie trafić. Szukaj się kolejna bitka, czyli się dołączamy do kompanii, znaczy do kamratów ze Szwecji. Przynajmniej na takie wyglądają. No i pięknie. Hej, dziękujemy za pomoc, dzisiejszy czas była przydatna, dzień to da mi zaszczyt. Poszukajmy jakiś koni i czmychnijmy stąd. Oczywiście niezmiernie do tego dążymy. Dobra, musimy zrobić coś zrobić z tą kłódką, czyli rozstrzelać. Oczywiście nie trafił. Nie wiem dlaczego, mam problemy z trafianiem z broni palnej. Gites. Siadam na kunia i odjeżdżamy. Pytanie teraz tylko gdzie? Musimy poczekać oczywiście dla naszych kamratów, którzy jeszcze na kunia nie wsiadli. A
Chcielibyśmy jechać tam do sali. Tam są góry wszędzie, więc chyba lipa. Jesteśmy gotowi do jazdy. No jesteśmy, no jedźmy, hop. Prowadźcie nas, szybciej, szybciej. Time is money. Ale przynajmniej wyglądamy dosyć fajnie. Nie mamy jakiegoś dziwnego ubiorku. Mamy, wręcz bym powiedział, garnitur taki ala. Garnitur na tamte czasy. Czyli czarną, długą kierejkę, białą bluzkę, taki ala czerwony krawat. Nie wiem, czy to jest zbudowane w bluzkę, czy wbudowane. No to jest zbudowane, co? Znaczy wszyte w bluzkę. Dobra, zabiliśmy konia. Trafiliśmy w konia. Dlaczego trafiliśmy w konia? Tego miał gadań. Teraz nie trafiliśmy w nic. Wręcz w wodę. O! Dobra, ten gościu, któremu z konia, którego strąciłem z konia. Pyk! Trafiam w konia. Tak? To nie, bandyta. Całe szczęście. Co ich wszystkich ogłuszamy, nie zabijamy. Bez przesady, ja jestem brutalny człowiekiem. Widzę, to zabijam. No. No i ogłuszyliśmy, dobra. Chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć. Dobra, tam witajcie, witajcie. Co się dzieje na tych ziemiach? Jest wiele wojen. Stoi u progu wojny. Europa Wschodnia. Kozacy przyłączyli się do... Prosili pomoc od cara rosyjskiego. Dlatego oczywiście szykuje się wojna z Rzeczpospolitą Polską. Czyli tak po skrócie wam to powiedziałem, co tu jest napisane, ale jeżeli chcecie, to sobie zapauzujcie i przeczytajcie. Opowiedz mi o Wojsku Zaporowskim, czyli o kozakach. Walczą o swoją wolność, aby stworzyć potężne mocarstwo przypominające Rzeczpospolitą. Wołają na nas lachy, chyba od potomków Lecha, tak mi się to przynajmniej pamiętam, tyle że no, religią byłaby prawosławie. Po kilka lat temu po wielu latach krwawych, po wielu krwawych walkach udało im się zdobyć częściową niepodległość, autonomię. O. Jest Polska, Rzeczpospolita to najdziwniejsze państwo ze wszystkich, jakie widziałem. Republika Feudalna, tworzą tam oczywiście wielkie narody, Polska i Świni Rusi, pochodzenia ukraińskiego. Króla wybiera Sejm. Tu oczywiście jest całe życie skłócony. I to w sumie im zostało nawet do dziś. Rosja. No, czekawki zostałem. Rosja. Smuta minęła. Są gotowi do wojny. Chcą zabrać ziemię, które kiedyś odebrała im Polska. Teraz chcą je po prostu zabrać i przygarnąć. Szwedzi neutralnie, ale nie bez wahania poderżną gardło Polsce, gdy zostanie zaatakowana. I Czarnek Krymski pomógłby oczywiście Chmielińskiemu w walce z Polską, za co oczywiście Bogdan w sumie podpisał umowę z Rosją, a kozacy, nie kozacy, tylko muzułmanie, czyli Tatarzy, też ich zdradzili i w sumie tyle. Chcą dołączyć się do wojska polskiego, o tak mniej więcej. Dobra, ruszamy w drogę. Musimy jechać tak. Do Zamosza, po misję. Czyli porozmawiamy ze starostą. Czekaj. Dobra, odchodzimy. Nie musimy tej misji brać. Dobra, czyli super. Idziemy dalej. Nie lubimy misji takich pierwszych, bo one są raz, że są nudne. Dwa, nic mi nie dadzą. Najpierw zrobimy kilku okolników. Oczywiście są to kosynierzy, czyli dla mnie troszkę dziwne, że kosynierzy są w czasach dość nie tych, ponieważ są to czasy schyłku potęgi Polski, raczej końcu potęgi Polski, która pomału mija, ale pomimo wszystko jakoś są. Więc trzeba ich zrekrutować i będziemy pomału ruszać się ku jakiemuś królowi. Nie wiem komu, ale komuś tam trzeba pomóc. Najlepiej królowi, bo wtedy mianuje nas swoim marszałkiem czy kimś tam. Chyba tutaj też są marszałkowie, nie wiem. Poza tym...
jest plądrowana przez... Czyje to wojska? Szwecja. Czyje oczywiście Szwecja. Napada na przygraniczne wioski i pojechała. Bandyta. Dobra, atakujemy bandytę. Nie mają przewagę liczebną. Jeżeli nie są kawalerią, to zaatakuję ich solo. Nie są kawalerią, więc moi niech utrzymają pozycję. Ja idę ich... Fuck! Byłbym umarł. A ja idę ich rozstrzelać. Czyli mam taki plan. Pik, 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 pik. Hopsasa, 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 mnie nie dowieta. No strzelaj żeż z tego muszkietu dziadowskiego. Serio? Dostałem kulkę i już leżę. No nie. Po prostu kurwa, no nie. Idziemy stąd. Straciłem 6 ludzi na niczym. Super. To było głupota jednak ich atakować. Zrobiłem ochotników i jedziemy dalej. Do Wilna. Okej. Jest rynek. Co możemy... No, pułapka. No, wspaniale. Gra się jeszcze nie zaczyna, a już pierwsza pułapka. Jeszcze nikt mnie nie zna. No już na mnie pułapkę przygotowali. To jest chyba jakieś... zrządzenie losu. O, zbroja husarza. Nie ukrywam, przydałoby mi się. No i oczywiście, jestem ogłuszony. Super! I co? To będzie mi wszystko? Konia mam. Pieniądze mam. Hełmu nie miałem. Boże! Ta gra jest naprawdę jakaś... przekurewska, bo normalnie to aż jest drażniące, żeby aż tak... Jakie jaja robić? Janusz Radziwoj, Radziwił. Znamy się, zwał mnie ktoś tam. Ksiądz... Książę... Litewski. Aha. Nie wiem pomagać odbijać rządu polskiego. Najemny halbardnik. Nie potrzebujemy halabardy. Tym bardziej, że ona nie będzie tania. No jedziesz. Potrzebujemy ochotników. Musimy wjechać do Warszawy, bo tam prawdopodobnie jest król. Nie wiem, czy stolica była już wtedy w Warszawie, czy była w Krakowie, no ale... Radziłów, jest Radziłów. Oczywiście idziemy tam. Werbujemy ochotników. Nikt nie pała się przyczyć. Czy jest tu król? Halo, królu. Czy jesteś tu? Oddział, tu jest król. Dobra, idziemy do króla. Kierujemy się do zamku. Idziemy porozmawiać z królem Janem Kazimierzem, którego armia nie jest też zbyt liczna. Już powiedzmy, to moje włości. Wasza Austriaca to moje włości. To się zdecyduj, co jest z twoimi włościami. Powrót. Dobrze. No dobra, co mam zadanie? A, nie potrzebujesz naszej... Ej. Jeśli prowadzisz tajemnicę, co dziwuję, muszę cię rozczarować. Protestanci żmudzini mają wysokie zdanie o swojej rodzinie, jednak są nikim więcej, jak są swoimi Litwinami. Nie można go... No weź jakiś zadanie mi daj. Dobra. Możesz ściągnąć podatki. Lubię tą misję, bo jest bardzo hajsonośna. Mam nadzieję, że... Gdzie jest Jarce? Ales. Musimy jeszcze znaleźć prowincję Jarce. No nie żartuj. Serio? Jak tak daleko możesz mieć włości? Ja pierdzielę. Co ten król? Królu! Jak możesz mieć ziemię po dwóch różnych stronach państwa? By cię zaatakowali? Nieświeże. O. Kupmy tu zapasy. Na pewno ono nieświeże. Nie kupujemy jednak, bo to jest zwykłe mięso. A nie lubimy zwykłego mięsa z racji tego, że się popsuje.
To też nie zwerbujemy ludzi. Co tu się dzieje? Bitwa szajka bandytów kontra oddział strzelców tajnego prikazu. Mamy w dupie ich, idziemy dalej. Do Ludinowo. Pięknie. Tu oczywiście też nie ma żadnych wojsk. Słupcio. Tam jest Jarce. Idziemy do Jarce. Po drodze jeszcze do Rudni. Czemu tu nie możemy rekrutować wojsk? I jak to jest możliwe? Nie wiem, jak działa, ale... Mi się to nie podoba. Dwa dni będą zbierać podatki. No oczywiście, robimy to. Kontynuujmy. Muszę zmienić taktykę atakowania. Nie mogę się wbijać pierwszy. Będę muszkiety mnie wykańczają. Dopóki nie zdobędę zbroi, będę siedział cichutko. Atakował oczywiście nie naszymi wojskami. Znaczy naszymi, ale... One pójdą naprzód. Ja będę strzeliwał z daleka. To jest pomysł. O nie, tak się wbijam na hura. Oni mnie ostrzeliwują. I tyle. No dobra. Ile jeszcze? Dawajcie, zbierajcie szybko. Pięknie, 3400 dukatów. Teraz moglibyśmy w sumie wziąć i uciec stamtąd. Powiedzieć, że nie udało nam się zdobyć tych podatków. Ale że chcę się popisać przed królem, to lepiej mu je oddam. Czemu nie ma tu nigdzie wojsk? Czemu nie mogę rekrutować pikinierów? Czy to jest jakoś zmienione? Bo wiem, że w normalnym w Urbandzie to mogłem rekrutować co dwa dni nawet. Czy nawet codziennie. I za obo przynajmniej byłoby tego możliwość kliknięcia, ewentualnie powiedzieć, że nikogo nie ma. Tu nawet takiego czegoś nie ma. No, odnosi za nią, tak jak tam, no, chcę płacić podatek. Oczywiście dostałem 600 dynarów. O, Halecki pożyczył od was hajsy. No i oczywiście jedziemy tam. Mam już stosunki na plus 8. Szybko to idzie. Pułkownik Jerzy Halecki, który jest w prowincji... Brześciu, która jest kawałek, więc jedziemy. Co to jest? Oddział dowódcy, Rzeczpospolitej. Dobra, jedziemy dalej. Zbliżamy się do bram, pozwolimy o wejście, bla bla bla. Idziemy do komnaty. Co to jest za wojsko? Żołnierz. Aha. Fajna nazwa żołnierz. Żołnierz. Super. Pułkowniku, jestem... Ktoś tam. O! Dobra, to sobie nie dało. Dobrze, weź te 580 dolarów. Doskuję 3000. W sumie niby deal dobry, ale te 3000 też zaraz tracę. Może mi wypłaci z 500. Nie wiem, zobaczmy. Oczywiście wasza mość to pieniądze 2400 w srebrze. No i to w sumie się opłaciło. Zadanie wykonane, zwrot długów. No, na razie misji żadnej nie ma. Przychylność. Nie, nie chcecie jeszcze mnie? Jeszcze pożałujecie. Na razie żadnych... Chciałem jeszcze się zapytać, czy macie jakieś wojny? O właśnie! Zapytam się was po prostu, czy macie jakąś wojnę z jakimkolwiek państwem, które mógłbym ograbić? Zapytajmy się o wojnie. Oh fuck. Aha. Wojny są trzy. Ale walczyć nie ma komu. Dobrze. No i oczywiście też nie dowalczył sam. Solo. Aczkolwiek... mógłbym coś zrabować. O, husarz. Już jest czterech. No dobra.
niby czterech, ale to jest husaria. Czy to może coś spowodować? Raz zobaczyłem z rajterami, niemalże wszystkich mi zabili. Zabili mnie wszyscy. Zabili mi całe wojsko, więc i husaria mi wybije to wojsko. To jest lekko słaba. Moim jedynym szansą jest oczywiście... strzelić ich, ale ich zbroje też są zbyt mocne. Mają te włócznie długie. Jezus. Noc mi dziabnie któryś. Hopsaj. O ty szmato. Tak chcesz pogrywać? Polak Polaka, gadu. O, dobra, zabiłem swojego, oczywiście. Super. Nie wierzę, to jak mogę w takiego gościa nie trafić? To jest, powinno być easy, oni są wielcy. Uzbrojeni w ciężkie... Dobra, 27 zadaję. Też niezbyt ambitnie. No strzelaj! Czego nie możesz z niego strzelić? Halo. Dziabnął mnie. Jednym strzałem ginę oczywiście. No super. Biorą mnie do niewoli. Zajebista ta husaria. Chciałbym takich z trzech. To pewnie by mi rozwaliło wszystkich wrogów. No ale ja pierdzielę. No już uciekamy stamtąd. Hop, 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 hop. Nie, nie damy rady 22 ludzi pokonać bez przesady. Częstochowa to wioska. No dobra. Tylko to mnie obchodzi. Chcemy ochotników. O! 6. Nie można tak od razu. Tak po 6, tu 6, tam 6. I byłby spokój. Już mogę Częstochowa. I tu nie macie ludzi. Wadowice. Dobra, zaatakujemy już ich. Może nam chłopi pomogą. Pomogą nam. Będziemy sami. Utrzymujmy tę pozycję i czekajmy. Z husarią nie mamy szans, wiemy już o tym dobrze. Mimo, że mieliśmy trzykrotną przewagę, nawet nie jednego husarza nie zabiliśmy, więc jest przejebane. Super, tylko tak trochę jesteście rozproszeni. Nie wiem, czy to jest dobre, ale tylko że taktyka jest dobra. Chodź, jeden rząd. O. Rozluźnij szyk. Ops. Nie, działa. No dobra, gdzie są ci złodzieje, czy tam rabusie? Jest ich 22, więc ja powinien już dojść. Jakiś tam gość biegnie. Piaski są fajnie zrobione. Ajajaj, żartowałem. Dobra, jeden jest ogłuszony. Sprzedamy go później. Jesus. Czy ja kiedykolwiek trafię z tej opistoty, kiedy muszę? Dobra, atakujcie. Trzeba ich wyrżnąć. Mam nadzieję, że moi nie ucierpią na tym. Szczerze asumbra. Miałem zostać za plecami naszego wojska. To nie jest zdrowe. Nie wierzę to. Nie, no po prostu celuję mu prosto w głowę. Oni nie giną. Oni po prostu sobie żyją. Ale oczywiście nie trafię. Dobra, to już teraz trafiłem. Chociaż coś. Dobra, ja zjeżdżam. Hopsa, hopsa, hopsa. Nie biorę oddziału ognia na siebie. Dobra, ale kogoś mogę zestrzelić. No, atakujcie. Hops. Ja pierdolę. Nie, nie mogę. Po prostu nie mogę. Odwrót. Czemu odwrót? Bez sensu. Te muszkiety mnie po prostu drażnią. Już mnie to po prostu denerwuje. Musimy też mieć muszkieterów. Ochotników. W takim tempie... to się nie da. Po prostu... normalny poziom, a... cisną mnie jakby, nie wiem. Halo. Tak się po prostu nie robi. To jest po prostu nierówne... siły mamy. Jeszcze mam 18 ludzi. Chociaż coś. Co pan niezbyt dużo, no ale...
Kilia. Obejgają Kilię. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Idziemy do Warszawy. Może król ma coś dla nas. Oh god damn it. Tyle bitew już przegrać. Boże! Czy to jest serio takie trudne? Czy po prostu ja mam takiego pecha, że ściągam na siebie kulki wszystkie? O! Wojna wszystko zaporowskie. Co wy tu macie? Strażnik spikał, kozak... Co? Dziura obozowy? Żołnierz piechoty zaporowskiej? No i kozacy jacyś tam. Oczywiście nasz król dzielny siedzi w zamku i nie pomoże w obronie, bo po co? No tak, w sumie Kazik jest słaby. Królu Kaziku, czy mam jakieś zadanie? Dobrze, pójdę z tym listem. I tyle. Do wojewody. Jest obecnie wy? Ba 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 ba, jest następujący właściwie w Słucku, który jest... No oczywiście, gdzieś tam. Pizdziec. Serio, że Polska była aż tak słaba. Wiedziałem, że jest słaba, nie, ale że aż tak. Mówi, że mogą nie chcieć atakować, no ale... po prostu... No, Smoleńsk już obiegają. Zbliżamy się do bramy i przywitamy... Dobra, jedźmy. Do komnaty po prostu. Nie marnujmy czasu. Nas odwiedzę jeszcze rynek i zobaczę, jak tam zbroje. Macie list. Ops, odejdźcie. Halo, halo, już do was wróciłem. Wystąpił jakiś mały, nieoczekiwany błąd, który wyłączył mi program do nagrywania, ale nie martwcie się, już do was wróciłem. Mam nadzieję, że czekaliście na to. Dobra. Wręczyliśmy tamtemu gościowi list i teraz chciałem zobaczyć, co jest na rynku. Tak, na rynku chciałem oczywiście poszukać sobie jakiejś zbroi. Ale chyba tu nic nie ma. Płytowe rękawice są, ale nie na moją kieszeń. Wezmę sobie zwykłe rękawice. I kapelusz, czapkę żołnierską, okej. No i my damy na to 280 dukatów, czyli w sumie nawet nas jeszcze stać. Moglibyśmy również wydać kontusz żółty, czy taki troszkę bardziej już szlachecki. Odchodzimy. Wracamy do naszego patałacha z Warszawy, czyli króla Jana Kazimierza, który nawet nie pomógł swoim rodakom w walce. Jego ograbili go, zaatakowała jakaś tam garstka ludzi. 130 ludzi zaatakowało, 164. Wojsko Zaporowskie oczywiście jeździ jak chce. Plus żydowców nikogo nie widać na froncie. Smoleńsk jeszcze jest okupowany, oblegany, jeszcze jest oblegany. Teraz pojadę tam zobaczyć, jak to sytuacja wygląda. Lecz najpierw jeszcze pojadę do Warszawy zobaczyć, czy nie ma jakiegoś nowego dla mnie zadania. Pułkownik Kładki. Jakie to zadanie? Dobra. Ostatni list, który dla ciebie niosę. Jest w twierdzy Brześć. Czyli w sumie blisko, więc jeszcze ujdzie. Armia Szwecji. Oczywiście Szwedzi też tu sobie jeżdżą. Wszyscy walczą z Polską. To nic, ja jeszcze się im wszystkich oddzięczę. Idziemy do komnaty. Wręczamy list i odjeżdżamy. Dzień dobry. Przyszedłem przekazać list. Okej, do widzenia. Pa, pa, jedziemy do Smoleńska. Nie możemy oddać Ruskom Smoleńska. Co prawda pewnie i tak go wezmą. Bo dlaczego mieliby go nie wziąć, skoro nawet król nie pofatygował się, aby obronić się Smoleńska. O, what the fuck? Wołodyjowski walczy, a król siedzi. To nie dziwię się, że po prostu oni robili co chcą. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam Smoleńsk obronił się, tak? Tak. No dobrze. Chciałem pomóc w jego obronie, no ale skoro się obronił,
To chyba już nie muszę wam pomagać w jego obronie. Szwedzi dali jej dwóch. Super. A co na to oczywiście Polska? Myślę, że raczej nic. Ja jestem. Tu jestem, nie mogę się zgubić, bo zaraz mnie coś napadnie i się umrę. Jeszcze mi muzykę ściszyć. Sorry, ale mi się wydaje, że jest ewidentnie za głośno. To jeden przycisk. Jeden słowak. Dobra. Muzyka może nie jest zła, no ale troszkę by się gryzła z moim komentarzem. Oczywiście tu w dalszym ciągu nic. Idę do Lwowa. I król Szwecji sobie wziął po prostu Lwów. Tu oddział Iwana Chmara. Tu też sobie robi co chce. Tu jest oczywiście 250, czy 230 tysięcy wojsk szwedzkich. Tu rzeczywiście Szwedzi słyną, jak to Szwedzi, z muszkieterów. Więc ja tam oczywiście nie będę tej oblegał. To będzie, że mam 18 ludzi. Idźmy do zamku. Po nową misję do Kazika. Ten Kazik ruszy swoje zacne 4 litery. Dobrze. Teraz tak. Chciałbym porozmawiać z włodarzem miasta. Nie jest włodarzem. Z kimś innym. Ponieważ z włodarzem. Nie będę z włodarzem. Tu się jakoś rekrutowało. Rekrutowało się jakoś żołnierzy. Tylko muszę sobie przypomnieć jak. Do komnaty władcy nie, po dziedzińcu też nie, włodarze. Mi się dało, że rozmowa z włodarzem, ale to nie była rozmowa z włodarzem. No dobrze. Trudno. O, już nie wiem, czy też był nasz, czy nie był nasz, ale Lwów na pewno był nasz. Posiada zbiega Stryj, wioska o nazwie Stryj. No, wioska niezbyt jako tako ciekawie nazwana, mogła się nazywać wujek, ciocia, babcia, czy jakoby inaczej. Jest noc, w nocy nie zapijemy go. Wybuduj Wegenburg, co to jest? Aha. Yeah, what the fuck? Wysłać go co do pomocnika przywódcy. Wow, tu coś. Nie wiem co to jest Wegenburg. Halo, co to jest Wegenburg? Kupić zapasy, przedzięcie. No, wjeżdżamy do wioski i szukamy tego zbira. Nawet fajnie wyglądamy w tej czapoje. W czapojce. To nie jest chyba kościół katolicki. Nie wiem, taki wygląda. Obywatelu, szukam mu. Dobrze, idziemy oczywiście poszukać. Z pistoletem w ręku. Ta misja akurat się niczym nie różni od tego samego typu misji w Warbandzie. Którym też gdzieś tam się chował gościu. Tego trzeba było zabić. Chciał się go aresztować, po czym oczywiście i tak chciał walczyć. No po co się poddać? No i tak dalej. Tyle, że tutaj wioska jest nieco większa, ale przynajmniej nie ma gór i jakichś przeszkód. Jedźmy i szukajmy. Tam ktoś jest, tam też są ludzie. Wątpię, żebyś to był tu. A jednak ty. No dobra, bo się spocisz.
Serio? Ja mam tych strzałów. No oczywiście. Coś mi się tu nie podoba. Ewidentnie ci wrogowie za mocno kroją. What the fuck? To jakiś żart? Jeszcze raz jedziemy do tej wioski. Takie, what the fuck? Dlaczego on mnie zabił? Mieć pistolet w ręku, oczywiście nie trafić. To nam norma akurat u mnie, ale... Dziabnął mnie raz i to tak śmiertelnie, że... to nie byłeś ty? Psi? Uciekł. Musimy pogadać z kimś i zobaczyć, czy tu jeszcze jest. No nie wierzę, po prostu ta misja, ten dzień gry, to jest po prostu fatma jakaś, po prostu, nie wiem, no jakieś seria klęsk żywiołowych. Powiedz, jak to się... Dobra, niczego się nie dowiemy. Oczywiście, nasz gościu, którego mieliśmy pokonać, sobie spytolił i oczywiście moja misja wzięła w łeb. Nie no. Wojsko polskie walczy ze Szwecją. To jest dopiero ciekawostka. Szwedzi walczący z Ukraińcami, którzy są hen daleko. Skierujmy się do zamku, jeszcze nasz król tu jest. O, wyjechał. Oto i baniec. Ale jak pewnie nie odjechał. Pojechał na jakąś gościnę. Gdzie on mógł pojechać? Ktoś, kto nie ma życia osobistego, gdzie on mógł pojechać? Obleganie w Olsztynie. Serio? To jest Kazik. Oczywiście solo. Wow. Fajną zbroję ma. Też chcę. A, no wiem, nie poszło mi. Chcę ci pomóc. Coś chociaż... zrobić i poczekać jakiś czas i pomóc ci w obleganiu Olsztyna. Przyjechali inni. Chcę zobaczyć ich husarię w akcji. Jest tu flaga szwedzka, czyli może to był... Czyli to co znaczy... Szwecja ma w ogóle nie za dużo tych zamków, ale Olsztyn... O. Walczą. Mogę pomóc, oczywiście. Dobra, skoro nie mogę pomóc, to i nie pomogę im oblężeniu, bo też mi nie pozwolą. Tak więc moi drodzy, no ten odcinek dobiega końca, ma już około 35 minut, czyli już sam raz, aby go zakończyć. Tak więc, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który ukaże się już pojutrze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Pip.